pompka. Niby takie proste ćwiczenie, a wiele osób je źle wykonuje, obciążając sobie na przykład bark. W tym nagraniu Ci pokażę, jak zrobić poprawnie pompkę, jak progresować w tym ćwiczeniu, jak nauczyć się robić pompki, czyli tak całościowo omówimy sobie pompkę. Pierwsza rzecz, czyli to, jak często wykonujemy pompki, i to jest ta wersja niepoprawna, czyli za bardzo przechylamy się do przodu, obciążamy bark, nie mamy napiętych pleców, nie mamy napiętych pośladków. Bardzo tutaj jest dużo jakby słabych ogniw w tej pompce. I taką pompkę chcemy skorygować tak, żeby zrobić ją poprawnie. Najważniejsze rzeczy, czyli pierwsze, ustawienie się. Nadgarstki i łokcie na wysokości barku. Później co robimy? Spinamy pośladek plus brzuch. Powinien być neutralny kręgosłup. To robimy na pełnym spięciu. Pośladek, brzuch i plecy. Stopy złączone. Chociaż są też inne wersje, w których mamy stopy szerzej, ale tak, standardowa wersja, czyli stopy złączone. Głowa powinna być przedłużeniem tułowia. Uwaga tutaj na szyję, żeby ona się nie ruszała, żeby była cały czas w jednej pozycji. Jeżeli popatrzymy sobie na dłoń, to powinna być cała na podłodze. Tak jak Wam tutaj teraz pokazuję. I teraz najważniejsza rzecz. Przed rozpoczęciem pompki robimy rotację zewnętrzną dłoni. Widzicie, jak to tutaj wygląda. Jeżeli nie wiesz dokładnie, jak to zrobić, możesz sobie dać taką komendę, jeżeli ktoś stoi przed Tobą, pokaż mi biceps. Biceps powinien się przesunąć właśnie do przodu. I możesz sobie wyobrazić, że na przykład okręcasz słoik. Lewa ręka w lewo, prawa ręka w prawo, nie ruszając już tą dłonią. I wkręcenie dłoni w podłogę stabilizuje barki. Ta rotacja usuwa luzy w torebce stawowej, a staw staje się zwarty i stabilny. Dzięki temu maksymalnie jesteście zabezpieczeni i ta pompka jest najbezpieczniejszą wersją pompki, jaką ja znam. Więc polecam Wam robić w taki sposób pompkę. Będzie to dla Was bezpieczniejsze, może być trudniejsze, fajniej zaangażuje klatkę piersiową. Widzę tutaj same plusy. I teraz podstawowe pytanie, jeżeli nie potrafisz zrobić pompki, jak zacząć się jej uczyć? Pierwsza wersja to jest pompka na podwyższeniu na kolanach. Kolejną wersją jest pompka na podwyższeniu już bez kolan na przykład. Tyle już normalnie na nogach. Im wyższy poziom, tym łatwiej. I tak sobie progresujesz. Jeżeli potrafisz już zrobić tą pompkę na podwyższeniu dużo razy, to przechodzisz do standardowej pompki. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, że jest coś takiego jak tempo i możesz wolniej po prostu robić pompkę i to jest trudniejsza już wersja pompki. Czyli po prostu wolniej sobie opuszczasz i dynamicznie wchodzisz do góry. Wolniej opuszczasz, na przykład odliczasz. Raz, dwa, trzy. I to fajnie angażuje Twoją klatkę. Więc to były takie najważniejsze rzeczy odnośnie robienia pompki. Myślę, że teraz Twoja pompka będzie super, idealnie będziesz to wykonywał technicznie. Pamiętaj, technika jest bardzo ważna. I co, jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli chciałbyś, żeby było więcej takich tutoriali odnośnie robienia różnych ćwiczeń, napisz mi tutaj w komentarzu, na pewno coś przygotuję. Możesz też wejść sobie na mojego Facebooka, tam często, codziennie coś rzucam, jakieś fajne tipy. I to było na tyle w tym nagraniu, więc trzymaj się, na razie.